Krótką prezentację przygotowaną na potrzeby tej konferencji. Tak jak zostało tutaj wspomniane, 17 listopada w piątek została podpisana umowa o dofinansowaniu dla projektu Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom. Jest to trzeci etap wielkiej przebudowy radomskiej sieci miejskiej. Podpisanie umowy poprzedziło wielomiesięczne przygotowanie wniosku, który został złożony 28 lutego 2017 roku. Dzięki tutaj wspólnej pracy udało się przeprowadzić szczęśliwie to postępowanie i 17 listopada, tak jak wspomniałem, została podpisana umowa o dofinansowanie. Nasz projekt, czyli projekt radomski, jest trzecim największym projektem w Polsce. Przed nami tylko dwie wielkie aglomeracje, czyli Warszawa i Poznań. Mamy to szczęście, że możemy realizować tak duży program, który na pewno usprawni tutaj funkcjonowanie naszej sieci miejskiej, a także polepszy byt naszych mieszkańców. Tak jak zostało wspomniane, cały program i realizacja tej wielkiej inwestycji to lata 2017-2022. Niektóre z zadań już są obecnie w realizacji. Natomiast sam projekt planujemy zakończyć w roku 2022. Całość inwestycji to 217 zadań jednostkowych podzielonych na 65 kontraktów, w tym 2000 nowych podłączeń, około 2000 nowych podłączeń na terenie miasta. Mamy grafikę obrazującą wartość naszego projektu. Jest to 304 miliony złotych netto, co daje kwotę 372 milionów brutto. Z tym kwota dofinansowania ponad 192 miliony, które Wodociągi Miejskie w Radomiu pozyskały z Funduszu Spójności na realizację tego zadania. Kolejna grafika obrazuje kolejne etapy projektów, które realizowaliśmy do tej pory. 209 milionów to pierwszy projekt unijny, który dane nam było realizować. 249 milionów, są to kwoty netto oczywiście, 249 milionów etap drugi, który został przez nas zakończony i rozliczony, i 304 miliony netto, czyli 372 miliony brutto. Jest to etap trzeci, który jest właśnie przed nami. W pierwszym projekcie wszystkie sieci, suma wszystkich sieci zmodernizowanych bądź wybudowanych nowych to 75,5 km. W drugim etapie ta wartość wzrosła do 167 km. Aktualnie przed nami wielka przebudowa, wielka modernizacja i budowa na łączną wartość 211 km nowych lub zmodernizowanych istniejących sieci. Co w tym projekcie? Budowa nowej sieci wodociągowej, ponad 32 km. Budowa nowej kanalizacji sanitarnej na podobnym poziomie, ponad 13 km nowej sieci kanalizacji deszczowej, ponad 26 km modernizacji sieci wodociągowej, 68 km modernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej i blisko 38 km kanalizacji deszczowej, która zostanie poddana modernizacji. Mapka, która obrazuje zasięg i wielkość tego projektu. Jak Państwo mogą zauważyć, od północy po południe i ze wschodu na zachód cały Radom, praktycznie cała sieć w Radomiu i aglomeracji radomskiej zostanie przez nas modernizowana, bądź na tym terenie zostaną zbudowane nowe odcinki czy sieci wodociągowej, czy sieci kanalizacyjnej, lub przeprowadzony rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sieć sanitarną i deszczową. Drodzy Państwo, tak się kształtuje wykaz dzielnic, w których będzie realizowany nasz projekt. Jak mogą Państwo wywnioskować z grafiki, praktycznie i z poprzedniej mapy, praktycznie cały Radom zostanie objęty tym projektem. Tak jak wspomniałem, niektóre z zadań zostały już zrealizowane bądź są w fazie realizacji. Jest to część zadań, która była realizowana przez nasz dział inwestycji własnych i remontów.
które zostały włączone do naszego wniosku i zostają poddane w tej chwili procedurom dokładnie kontroli. Natomiast część ulic, między innymi te, które są tutaj wymienione, a więc Porocznika Ostrego, Tartaczna, Drzymały, Ludwinowska, Okrężna i Zielone Wzgórze, są w realizacji bądź są już zakończone, tak jak na przykład ulica Tartaczna. Proszę Państwa, na rok 2018 planujemy do wykonania kolejne inwestycje. Będzie to w naszym założeniu rok wzmożonej pracy, gdzie te inwestycje w większym zakresie wyjdą na ulicę, gdzie będzie je widać. Mamy nadzieję wspólnie, że nie będą zbyt uciążliwe dla naszych mieszkańców. Natomiast na pewno będą widoczne na terenie miasta. Zakładamy prowadzenie robót między innymi na Idalinie, na Prędocinku. Zostanie poddana modernizacji, nastąpi trzeci etap modernizacji oczyszczalni ścieków. Kolejne stacje uwodniania wody zostaną poddane także pracom modernizacyjnym i kolejne ulice, które możecie Państwo tutaj z tej grafiki zobaczyć. Kolejna część, a więc dalsze lata, czyli rok 2019 aż do roku 2022, to kolejne tereny, na których wodociągi będą pracowały. Między innymi na Halinowie, na Wośnika, w Kończycach, na Koziej Górze, w Rajcu Poduchownym, gdzie planujemy wybudowanie około 12 km nowej sieci wodociągowej w terenach, na których tej sieci w tej chwili nie ma. Dla porównania, w pierwszym projekcie i częściowo w drugim projekcie na tych terenach była budowana sieć kanalizacji sanitarnej. Tam mieszkańcy już mają dostęp do sieci miejskiej. Dzięki realizacji tego projektu będziemy mogli także umożliwić im dostęp do sieci wodociągowej. Tak mniej więcej się to przedstawia. Oczywiście jest wiele szczegółów różnych, które ten projekt ze sobą niesie. Natomiast główne założenia są właśnie takie. Cieszymy się, że będziemy mogli realizować kolejny etap tej inwestycji. Dziękuję bardzo. Zmieniamy się. Znowu zmiana. Proszę Państwa, jak widać z tej prezentacji, jest to niezwykle trudny projekt do realizacji z uwagi na rozproszenie, prawda? Ambitny. I bardzo ambitny, tak, no bo chcemy, że tak powiem, do końca te białe plamy zlikwidować, no których jeszcze chyba i tak się tam nam nie uda, bo chyba i dobrze, Panie Prezydencie, bo się Radom rozwija, tak? Cały czas. W związku z tym no, musimy nadążać, także potrzeby zawsze będą. Także chcieliśmy co prawda trochę dłużej ten projekt realizować, ale żeby te skutki finansowe rozłożyć w dłuższym czasie i nie korzystać z kredytów, no ale nie uda się to, no niestety, ale musimy zakończyć realizację w 2022 z uwagi na jakieś tam perypetie związane z finansowaniem. Ale tak to jest, że tak powiem, skonstruowane, ten cały harmonogram jest tak skonstruowany, że myślę, że jeszcze za 2 lata będzie możliwość modyfikacji. Czyli wprowadzi się ewentualnie nowe zadania i mam nadzieję, że może jakieś powstaną oszczędności, bo na razie z tego, co widzimy, no niestety, ale przy tych ogłoszonych przetargach mamy przekroczenie, jeżeli chodzi o te kosztorysy inwestorskie i musimy, że tak powiem, więcej środków tutaj wygospodarować własnych. Ale mam nadzieję, że ta sytuacja się unormuje, jeżeli chodzi o rynek i w przyszłych latach powstaną oszczędności. Tak jak przy realizacji poprzedniego projektu wprowadziliśmy nowe zadania, tutaj nawet w centrum miasta, I myślę, że to też się nam uda. Ja to bym na razie podziękował. Jeżeli są jakieś pytania, to... Panie Prezesie, kiedy i gdzie pierwsza łopata? Słucham? Kiedy i gdzie pierwsza łopata będzie? Tu jak już kolega prezentował, już żeśmy rozpoczęli między innymi Tartaczną, prawda, Zbrowskie... Słucham? Mówię o tych nowych robotach, które będą
Ale one są we wniosku, prawda? I tu tylko, zaczęliśmy realizację tego projektu z tym, że bardzo wolno, tak? Będziemy się teraz rozpędzać w przyszłym roku z uwagi na to, że no nie mieliśmy tej umowy, tak? W związku z tym no, musieliśmy to finansować z własnych środków. Na dzień dzisiejszy już mam nadzieję, że tutaj Narodowy Fundusz nam zwróci do końca roku środki ponad 3,5 miliona złotych, tak, zaangażowanych tutaj w granicach 60%. Także to już się dzieje, tak? To co mówił kolega tutaj w prezentacji, przy czym duży, że tak powiem, wysyp tych przetargów przewidujemy w miesiącu styczniu. Ale ja rozumiem, o co chodzi panu redaktorowi, żebyśmy odkurzyli tę łopatę, którą używaliśmy przy budowie Radomskiego Centrum Sportu. Tak, panie redaktorze. Zaczęcie którejś z nowych inwestycji, która pójdzie na pierwszy ogień. Te trwają, taka. Rozumiem, że to też zależy pewnie od przetargu. No więc tych inwestycji jest bardzo dużo. No możemy za chwilę po uzyskaniu stosownych decyzji, bo jest rozstrzygnięty przetarg, wchodzimy na realizację w ulicy Struga. Mam nadzieję, że to nastąpi, jeżeli warunki pogodowe pozwolą, w grudniu, tak? Także rozdział robimy tej kanalizacji tutaj ogólnospławnej, jest wykonawca i po tych formalnościach, zgodach może wchodzić. Także tu Struga, między innymi pod kątem budowy tej hali sportowej, tak? Z uwagi na to, że tam przybywa sporo nam wody i tak dalej, także musimy to po prostu naszą sieć dostosować do tej całej zmiany. To jest bardzo duża zmiana. Mieszkańcy martwią się, że to spowoduje podwyżki cen wody. W tej chwili, jeżeli chodzi o to studium wykonalności, które mamy, no jest dużo jeszcze niewiadomych, ale nie przewidujemy, że tak powiem, w trakcie realizacji jakichś takich zmian, no jakich, które mieszkańcy odczuwają. Czyli ta inwestycja nie będzie miała w tej chwili na pewno przez te najbliższe lata nie. A czy to te inwestycje będą trwałe na tych ulicach jednocześnie, bo no, na przykład jest Solskiego, Jaracza, Osterwy, Bogusławskiego. Czy to jest na przykład, że nie wiem, ulicie Bogusławskiego, wchodzicie tam na Osterwy, tak? Czy... Jeżeli chodzi właśnie o planty, to niestety, ale żeśmy z uwagi na duże przekroczenia, unieważniony został ten przetarg, prawda? I przy czym te wszystkie, że tak powiem, nasze poczynania korelujemy z Miejskim Zarządem Dróg, tak? Żeby po prostu no, nie spowodować jakiegoś tu paraliżu w mieście. Także, tak, na przykład, jeżeli chodzi tutaj o 25 czerwca, no to czekamy na wybudowanie tej Eneski, tak? Dopiero wchodzimy i to planujemy dopiero w 2019-2020 na wejście na 25 czerwca po zrealizowaniu, prawda? Czyli to jest ścisła współpraca pomiędzy miejskim, bo oni mają swoje, że tak powiem, zadania, swoje remonty i my musimy też się dostosować i oni również muszą brać pod uwagę nasze inwestycje. Nie, to jest po prostu komplet. Odtworzenie też. Odtworzenie też, no bo projektując czy później wykonując rozdział tych sieci, no niestety, jeżeli wymienimy 3-4 sieci, no to ta cała jezdnia, no, niestety, ale wymaga w 100% odbudowy. Ale to są te same zasady, co w poprzednim etapie. No w tym poprzednim projekcie, tak, jak Państwo obserwowali, no to na przykład Limanowskiego, tak? No to praktycznie... Czy są jeszcze jakieś pytania? No to cóż, dziękujemy i do pracy, panowie. Dziękujemy.